Witam. Witam Cię, Elu, witam naszych słuchaczy i widzów. Tym razem chcielibyśmy wyjść od naszego głównego bohatera tego roku, czyli to jest materiał genetyczny, trochę białka. RNA, DNA i białko, tak? Tak. I to paskudztwo podobno jest bardzo niebezpieczne, a Ty twierdzisz wręcz coś innego, że to nie do końca tak jest. No, nie do końca tak jest, dlatego wiecie Państwo, że to, co dr Hammer, Gerd Rijk Hammer odkrył, to jest ta wiedza, która jest związana po prostu z naszym życiem, z naszymi prawami natury, które rządzą naszym życiem i naszym wszystkimi naszymi procesami w organizmie. I dr Hammer był Niemcem, niestety zmarł. W 2018 roku chyba zmarł. Pracował do końca. Niestety przez tą pracę swoją, którą habilitował na Słowacji, ponieważ inne uniwersytety medyczne nie chciały dopuścić do tej habilitacji, nazwał to, co odkrył, nową germańską medycyną, ponieważ on doszedł do wniosku, że człowiek jest istotą biologicznie duchową i rządzą nią prawa życia, podlegamy tym prawom życia i że medycyna akademicka nie ujmuje tego, a on przecież był lekarzem. I w związku z tym w tej pracy habilitacyjnej pokazał holistyczny aspekt zdrowia i chorób człowieka, holistyczny. Przebadał tysiące przypadków, które potwierdziły te jego odkrycia. Zajmował się szczególnie chorobami nowotworowymi, ale doszedł do tych wniosków na podstawie swoich własnych doświadczeń. Przeżył chorobę nowotworową spowodowaną bardzo trudnym doświadczeniem, czyli śmiercią swojego własnego syna. I chciałabym tu Państwu właśnie przedstawić, jak wygląda ta jego teoria. Natomiast wiecie Państwo, można znaleźć jego materiały źródłowe. On napisał wiele książek, niestety nie ma w Polsce po polsku wydania germańskiej medycyny. Natomiast wiem, że w języku angielskim, francuskim, zda się w niemieckim. Natomiast jego życie było o tyle trudne, ponieważ on tą całą swoją wiedzę przekazał ludzkości po to, żeby wykorzystywała. Natomiast ta wiedza przez środowiska, które nie chcą, żeby ta wiedza się rozpowszechniła, zakazują jej. No i w ten sposób ona jest mało znana. Mało znana jest w Polsce, natomiast na bazie medycyny germańskiej rozwinęła się totalna biologia, ale ja się z totalną biologią też zapoznałam. Uważam, że tam jest wiele naleciałości, powiedzmy, takich związanych z psychiką, a dr Hammer mówi, że tu nie chodzi o psychikę, tu chodzi o całą naszą istotę, chodzi o konflikt, który nas dotyka, jest to konflikt biologiczny, ponieważ działa, przeszywa jak gdyby nasze wszystkie sfery, czyli fizyczną, psychiczną, energetyczną i mózgową. Pierwszym takim elementem, jeśli chodzi o zrozumienie właśnie medycyny germańskiej, jest kwestia pierwszego strzału. Tak. Czyli żyjemy sobie spokojnie i nagle dzieje się coś takiego, co powoduje, ja to nazywam taki supełek. Taki strzał, tak taki naprawdę. Strzał. Taki strzał, który przeszywa nas na wskroś. Mamy takie poczucie, jakby to grom z nieba spadł na Przykładem nas. Przykładem tego strzału może być co? No na przykład pandemia. Pandemia, może być pandemia. Nie wiem, śmierć kogoś bliskiego. Może być śmierć kogoś bliskiego, może być utrata pracy, może być ciężka choroba kogoś bliskiego. Mm-hmm.
Rozwód na przykład, problemy z dziećmi. Tak, może być rozwód, może no na przykład być nagle, że mamy... Utrata pracy. Utrata pracy, na przykład nasz partner, powiedzmy... I co się wtedy dzieje? Znalazł innego partnera. Tak. I co się wtedy dzieje? I wtedy ta wiadomość, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że wiadomość jest informacją, jest strukturą energetyczną. A informacje mają bardzo określony kształt energetyczny, tak żebyśmy to pamiętali. Nasze organizmy działają na zasadzie elektryki, szczególnie system nerwowy działa na zasadzie elektryki. Teraz wyobraźmy sobie, że informacja, która dociera do nas, jest informacją, która zostawia ślad w mózgu i ten ślad ma postać takich kół centrycznych, ale ten kształt wynika ze struktury energetycznej informacji. Informacja energetyczna ma postać takiego zwężającego się leja. Ma kształt takiego tornada, tak naprawdę. I to jest struktura energetyczna. I teraz ta struktura energetyczna przeszywa nas na wskroś, ale leci w nasz przede wszystkim mózg. I teraz w zależności od tego, jak jesteśmy ręczni, czy prawo, czy leworęczni, to ta informacja osadza się w takim miejscu związanym z naszą ręcznością. I w zależności od jakości tej informacji oczywiście. I właśnie, że ta struktura energetyczna ma postać takiego małego tornada, takiego leja, więc ona w tej tkance mózgowej, w komórkach mózgowych zostawia ten ślad w postaci tych kół centrycznych, bo to wygląda tak, jakbyśmy kamień wrzucili do wody, to ten kamień spowoduje te centryczne koła, natomiast jak on będzie opadał na dno, to sama woda będzie powodowała, że te koła stają się coraz mniejsze. I jakbyśmy popatrzyli na to z boku, to jest to postać takiego leja. I ta struktura, powiedzmy, wpada w nasz mózg, w naszą tkankę mózgową i tworzy dokładnie strukturę takiego leja. I teraz, w zależności od tej ręczności, w zależności od tego, jakiej treści jest informacja, bo jeżeli jest to informacja właśnie dotycząca na przykład zagrożenia zdrowia i życia, to ona wpadnie w tą część mózgu, która jest związana z tym programem zagrożenia zdrowia i życia. Czyli w naszym przypadku ona się osadzi w pniu mózgu. I teraz, jak ona się tam osadzi, to miejsce, w którym ta informacja się osadzi, temu miejscu podlegają ośrodki, które zarządzają odpowiednimi narządami w organizmie. Czyli na przykład, jeżeli wpadnie taka informacja związana z pandemią, epidemią, która niesie to zagrożenie zdrowia i życia, więc ona się osadzi w pniu mózgu, na przykład w nerce się osadzi, ponieważ nerka składa się z trzech części i ta osadzi się w miejscu, na przykład zbiorniku takim, w tkance zbiorczej nerki, która jest związana z konfliktem uciekiniera na przykład. Czyli w nerce powstanie na przykład torbiel w tym momencie, jako efekt tej informacji, ponieważ my chcemy uciec, prawda? I ta informacja wywołuje w nas potrzebę ucieczki. I ta informacja w tym narządzie wywoła na przykład torbiel. Jakiś czynnik powoduje informację, która uderza jakby w jakieś tam pewne miejsce naszego mózgu, zostawiając tam pewien ślad. Tak. I w zależności od tego, jaka ona jest, jakiś narząd zostanie jakby... Znaczy w miejsce, w które uderzyła informacja, ośrodki, które w tym miejscu są, zarządzające odpowiednimi narządami, to ta informacja jak gdyby w narządzie stworzy kolejne taki ośrodek. Takie centrum, taką informację, tylko że ta informacja w narządzie może na przykład przyjąć formę na przykład torbieli, nie? Która powstanie, albo guza. Jeśli mamy tą informację, ona sobie
wskakuje do tego narządu i tam robi pewne jakieś tam spustoszenie albo coś się z nim dzieje, jakiś jest efekt widoczny, tak, to organizm, pierwsza taka faza to jest faza rzeczywiście, że ten objaw się pojawia. To znaczy, nie, to się pojawia w fazie sympatykotonii, bo pierwsza informacja, która się pojawia na przykład, to wywołuje wejście nas w stan sympatykotonii, nie? Czyli? Czyli sympatykotonia jest stanem tej części układu sympatycznego, czyli ciągłą aktywnością układu sympatycznego. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, układ autonomiczny składa się z dwóch części przeciwstawnych, czyli układ sympatyczny i parasympatyczny. Układ sympatyczny jest związany z aktywnością za dnia, a układ parasympatyczny z regeneracją, snem, relaksem. Czyli one się muszą równoważyć, te dwa systemy. Natomiast informacja, którą otrzymujemy, powoduje, że wchodzimy w stan sympatykotonii, czyli ciągłej aktywności. I to powoduje tak, że jest nam zimno, nie możemy spać, nie możemy jeść. Nawet jak śpimy oczywiście, to nie jest sen, który nas regeneruje. W każdym bądź razie i ten stan sympatykotonii będzie trwał, dopóki nie rozwiążemy konfliktu. Ale ten stan będzie nas eksploatował energetycznie, ponieważ jest to stan aktywności. Czyli my możemy w tym stanie funkcjonować, ale cały czas się eksploatujemy energetycznie. I właśnie w tym stanie tej eksploatacji budują się te ogniska chorobowe, czyli budują się torbiele, budują się guzy różnego rodzaju. Albo na przykład powstają owrzodzenia, czyli zanik tkanki. Mhm. Nie? I teraz ten stan sympatykotonii trwa do momentu rozwiązania konfliktu. I teraz jesteśmy w takim stanie, tak jak dr Hammer mówi, że konflikt musimy rozwiązać do 9 miesięcy. Jeżeli masa konfliktu jest większa, cięższa, to musimy rozwiązać do 6 miesięcy. Jest czynnik, który powoduje ten konflikt. U nas jest nadmierna aktywność, która tak, w pewnym momencie, w zależności, znaczy w pewnym rejonie ciała daje jakiś efekt i to jest efekt właśnie tej pobudzonej takiej aktywności, tak, problemu, stresu, tak, organizmu stresu. I w zależności, tak, w jaki tam ośrodek mózgu tam trafi, to ten i od paru czy innych czynników tam się to pokazuje i teraz mamy czas jakby wyluzowania, zrozumienia, odpuszczenia, czyli... Tak, ale to moment, w którym powiedzmy nasz problem się rozwiązuje. Aha. Czyli no, na przykładzie takim najprostszym, nie, że człowiek traci pracę, wchodzi w ten stres oczywiście, jego egzystencja no, zostaje podważona, więc on też wchodzi w tą sympatykotonię, szuka tej pracy i powiedzmy no, znajduje tą pracę, na przykład w ciągu miesiąca. Nie? W ciągu miesiąca znajduje tą pracę i okazuje się, że ta praca nawet jest lepiej płatna, nawet lepsza dla niego, bo na przykład gdzieś bliżej domu pracuje i tak dalej. A ten stres z powodu utraty pracy, kiedy on na przykład ma dom w kredycie, samochód ma w kredycie i takie różne powiedzmy rzeczy, no to jest silnym stresem, prawda? I tym bardziej, że dotyka go nagle, kiedy on przychodzi do pracy i na przykład czeka na biurku wypowiedzenie umowy. Ale w momencie, kiedy on znajduje tą pracę i już ma podpisaną tą umowę, to ten stres z niego schodzi, czyli jego konflikt zostaje rozwiązany. I teraz ten człowiek, który już może zejść z tego napięcia, czyli jak spuścić powietrze, jak z balonu, teraz dopiero zaczynają się pojawiać objawy eksploatacji organizmu, tego, co się dzieje. On teraz wejdzie w fazę zdrowienia, ale ta faza zdrowienia objawia się poprzez jakąś chorobę. Czyli dlatego się objawia poprzez jakąś chorobę, ponieważ dostajemy temperatury, jesteśmy bardzo zmęczeni. Druga sprawa to jest faza tego zdrowienia, to jest faza wysięku, czyli pocimy się nadmiernie, brzęknie nam to ognisko, które w mózgu powstało wskutek tego szoku. I w związku z tym nie mamy siły. I ta faza trwa do pewnego momentu,
ponieważ w tym momencie dochodzą do głosu mikroby, które w naszym organizmie są i tak naprawdę to one powodują to zdrowienie. Czyli jeżeli mamy dobrą florę bakteryjną, która nie bierze udziału w tej fazie sympatykotonii, ona tam w ogóle nie dochodzi do głosu. Natomiast do głosu dochodzi wtedy, kiedy przechodzimy fazę zdrowienia, czyli w tą fazę wagotonii. Faza wagotonii została nazwana od aktywności układu parasympatycznego, czyli z fazy sympatykotonii przechodzimy w fazę parasympatykotonii, inaczej mówiąc fazę wagotonii. I ta faza wagotonii powoduje w pierwszej swojej fazie, ona jest na fazy też podzielona, powoduje właśnie to zmęczenie, temperatury, wysięgi, ponieważ organizm zaczyna się regenerować. Ale te wszystkie ogniska chorobowe teraz są regenerowane bądź likwidowane przez florę bakteryjną. I teraz, jeżeli mamy guzy, które powstają w fazie choroby, to likwidują guzy mykobakterie i grzyby. Jeżeli mamy inne bakterie, to te bakterie też są śmieciarzami, jak gdyby, czyli zjadają to, co powstanie jeszcze z tego, co mykobakterie i grzyby zostawią. Natomiast wirusy, które mamy w sobie, zajmują się gojeniem i odbudową tkanek martwiczych. Czyli jeżeli mamy martwice tkanki, zanik tkanki, czyli owrzodzenia inaczej mówiąc, to odbudową tego zajmują się wirusy. I teraz to się dzieje w tej fazie wagotonii, czyli fazie zdrowienia. Ale ponieważ to ognisko w głowie, kiedy rozwiązaliśmy konflikt, ono się też musi wygoić. Więc w związku z tym ono też brzęknie. Ale brzęknie i żeby właśnie nie zgniotło tkanki mózgowej, ponieważ on powiększa swoją objętość przez ten obrzęk, więc organizm zatrzymuje dalej fazę zdrowienia i ta faza zdrowienia właśnie wchodzi teraz w ten kryzys epileptyczny, tak się nazywa, bo w tej fazie mogą się w ciężkich konfliktach pojawiać również ataki padaczki, zawały, ataki padaczki i tak dalej, ale na przykład w takim, powiedzmy, stanie konfliktu, który nie miał tej masy konfliktowej ciężkiej, to może się pojawić ból głowy na przykład, nie? Wynikający z tego powiększenia się tego ogniska w głowie. Ale w tym czasie to jest okres krótki, to jest taki krótki nawrót tego konfliktu, czyli my też mamy takie myślenie o tym, to myślenie do nas powraca, że dlaczego nas to spotkało i tak dalej, jakby od nowa to przeżywamy. Ale to może trwać dzień, może trwać dwa i to przechodzi, przechodzimy w drugą fazę zdrowienia i ta faza zdrowienia kończy się całkowitą regeneracją i zjadaniem tych guzów. Kto zjada te guzy? No zjadają guzy grzyby i mykobakterie. Mykobakterie to są prątki gruźlicze tak naprawdę. One zjadają guzy. Ale jeżeli na przykład nie mamy prątków gruźliczych, bo jesteśmy wszyscy szczepieni przeciw gruźlicy, nie? Jeżeli nie mamy prątków, no to się zajmują tym jeszcze, powiedzmy, grzyby, ale może być tak, że mogą nie dać rady, więc w związku z tym organizm, żeby chronić organizm, to otorbi tego guza i on pozostanie jako guz, ale będzie chroniony, znaczy tkanki obok będą chronione, bo ten obszar zostanie otorbiony, nie? Wszystko to, co jest w nas obce, organizm będzie próbował otorbić. I to jest taki naturalny proces, proces służący przetrwaniu. I potem, kiedy przejdziemy ten kryzys epileptyczny i przejdziemy drugą fazę, czyli guzy zostają zjadane, powiedzmy tkanki owrzodzeniowe zostają nadbudowane, to wracamy z powrotem do stanu zdrowia. Ale to trwa, bo od rozwiązania konfliktu w ten kryzys epileptoidyczny musimy przejść od 3 do 6 tygodni. Ten kryzys musi się pojawić w takim czasie. Czyli rozwiązujemy konflikt, potem wchodzimy w tą fazę wysiękową. To trwa tak do, powiedzmy, te 3 tygodnie.
jesteśmy chorzy przez 3 tygodnie i tylko my w tej fazie się wtedy zwracamy do lekarzy, żeby powiedzmy nas ratowali. I w tej fazie rzeczywiście może być nam potrzebna pomoc lekarska, jeżeli dojdzie do silnego obrzęku, bo na przykład jeżeli mamy jakiegoś raka powiedzmy w oskrzelach, w płucach i dojdzie do obrzęku, więc musimy być zaintubowani, żeby zapobiec po prostu uduszeniu się, nie? Jak będzie kryzysem epileptycznym, powiedzmy, zawał, no to musimy też ten zawał zaopatrzyć. I tylko wtedy jest, powiedzmy, ta pomoc medyczna potrzebna, nie? Jak dostaniemy atak padaczki, również, bo w padaczce możemy się wyłączyć, nie? Natomiast jeżeli jesteśmy świadomi tych procesów, to jak gdyby obserwujemy to i wiemy, w której jesteśmy fazie, nie? Oczywiście, że my w tej fazie zdrowienia mamy się wspomagać witaminami, oczywiście, suplementacją właściwą, dobrym odżywianiem. Mamy zaopatrywać organizm w większy poziom energii po to, żeby on szybciej do tego zdrowia wracał, nie? I to jest już tutaj nasze działanie. Czyli tak konkludując, receptą na to, żeby jak najmniej było takich stanów chorobowych, jest to bycie obok, odpuszczanie sobie i nie wchodzenie albo nie dopuszczanie, żeby z tych problemów robiły się te supełki, tak, które potem muszą przejść tą całą procedurę mózgu, potem zdrowienia, tak, potem jeszcze tego wszystkiego. Tak. I to jest jakby najważniejsze, żeby ta wiedza być jest najważniejsza obok i tak, po prostu nie dawać się wciągać w niepotrzebne wahania nastrojów, ani super chore optymistyczne, ani te dołujące. No tak, no bo tak jak dr Hammer mówi, na przykład on mówi o przerzutach, nie, że nie ma przerzutów, są metastazy, a metastazy to jest taka jego terminologia, a metastazy są kolejnymi, powiedzmy, guzami, na przykład, które się pojawiają, ale wynikają z diagnoz. Czyli człowiek, u którego stwierdzi się guza, idzie do, powiedzmy, lekarza, onkologa i on jest traktowany na przykład chemią, natomiast to wszystko, co on przechodzi w trakcie i słyszy, pan ma raka, pan ma to, pan ma to, to u niego to może kolejny szok wywołać i ten kolejny guz jest efektem tego kolejnego szoku. Tak, to by się zgadzało. No. A teraz osoby, które nie uświadomią sobie tego i nie rozwiążą konfliktu, załóżmy do tych 9 miesięcy, to co ich czeka? No to, no właśnie, to znaczy taki konflikt może mieć kilka wariantów, czyli on może być, przechodzić, może tam zanikać na jakiś czas, potem może się odnawiać, bo można sobie wypracować szynę na przykład, nie? Czyli człowiek, który na przykład miał wypadek i w trakcie wypadku stanął na pograniczu zdrowia i życia, on przechodzi, powiedzmy, też ten szok, nie? Natomiast on na przykład nie ma innej drogi i musi po tym on wyzdrowieje z tego, jakoś tam wyjdzie, wsiada w auto i musi niestety jechać tą samą trasą. I jeżeli on jeszcze nie rozwiązał dobrze tego konfliktu, to przejazd przez to miejsce, w którym przeżył wypadek, będzie odnowieniem tej szyny konfliktowej. Nie? Czyli on jak gdyby ponownie wejdzie w ten konflikt. I to może się powtarzać w życiu i on może kiedyś tam, powiedzmy, już przejść na tym do porządku dziennego, ale nasza podświadomość tak działa, nie? Że jeżeli ona już przeżyła ten strach, to ten strach będzie odnawiany. Nie? Czyli to jego źródło... Efekt się będzie nawarstwiał. Efekt będzie się nawarstwiał, jasne. Albo jeżeli ktoś przeżył na przykład szok z powodu śmierci bliskiej osoby i ta śmierć dla niego była taka bardzo trudna z powodu tej rozłąki, prawda? Czy alergia będzie tego przykładem? Alergia też może być przykładem, ponieważ alergia też jest związana tutaj z tym, powiedzmy, pniem mózgu, nie? Ale jeżeli chodzi o śmierć, to trudno się ze śmiercią bliskiej osoby pogodzić, tym bardziej, no na przykład jest udane małżeństwo i nagle, powiedzmy, jeden z partnerów odchodzi, prawda? Nagle, ni stąd, ni zowąd. Są dzieci, więc to jest absolutny szok, prawda? I my z tego szoku możemy nie móc wyjść, dlatego się mówi, żałoba jest potrzebna przez rok czasu, nie? I mówimy, że żałobę przechodzimy rok czasu. W psychologii też się mówi, trzeba przeżyć żałobę.
nie? Czyli trzeba zaakceptować ten swój smutek, ten powiedzmy stan, w którym dochodzimy no, do tej świadomości, że możemy zaakceptować tą śmierć. Ja miałam takiego pacjenta, pana, który był prezesem w firmie i co się stało, że on postanowił przejść na emeryturę, postanowili sobie z żoną pojeździć troszkę po świecie, już oboje byli emerytami, ale on nic nie potrafił w domu zrobić, bo to ona cały czas dbała o niego i zaopatrywała ten dom, we wszystko, odchowała dzieci. On cały czas był planem prezesem, nie? I kiedy on przeszedł na tą emeryturę, nie zdążyli żadnych planów zrealizować, ponieważ ta żona zmarła. Nagle zmarła. Nic nie zapowiadało tej śmierci. I te wszystkie jego plany, no po prostu runęły. I on był tak niepogodzony z tą śmiercią tej swojej żony, że jemu wskutek tego protestu, jego to uderzyło też w pień mózgu, wskutek tego protestu, braku akceptacji, pojawił się taki silny szum w uszach. I on nie wiedział, z czego to wynika. Natomiast trafił do mnie, już nawet nie pamiętam, jak to się stało, że on trafił do mnie, ale ja zaczęłam z nim pracować, zaczęłam stabilizować go, zaczęłam pracować na przykład terapią czaszkę okrzyżową, bo ja wiedziałam, że ja go muszę przede wszystkim wyciszyć, ale dużo było rozmów takich uświadamiających właśnie tu z poziomu germańskiej i również tego, że dla niego jedynym wyjściem, bo on nie potrafił sobie z tym szumem dać rady i wszędzie, gdzie szukał jakiejś pomocy, to mu oferowano generator szumu, który generuje szum wyższy niż on ma i to miało być dla niego lekarstwo, to mu nie pomagało. Natomiast musiał się nauczyć dbać o dom, musiał się nauczyć coś sobie robić. Jeśli on nie potrafił nic, on mi tylko powiedział, że on tylko herbatę potrafi zrobić, nic więcej. No i tak stopniowo z każdym spotkaniem przychodził, a wie pani, odkurzyłem mieszkanie, a już wiem, jak się odkurzacz uruchamia. I tak stopniowo, tak go przez jakiś czas prowadziłam. Natomiast cały czas on jeździł i szukał pomocy wszędzie, gdzie tylko mógł, a to i Warszawa, a to i takie miasta i takie. No nie dostał tej pomocy, a ja mu cały czas mówiłam, że to jest pana protest, to jest ten szok, który nie rozwiązał pan, ponieważ nie zaakceptował pan tego stanu rzeczy, bo kiedy stajemy przed faktem nieodwracalnym, to jedynym rozwiązaniem dla nas jest akceptacja tego stanu rzeczy. Jedynym rozwiązaniem, żeby ten konflikt rozwiązać. I on tego nie rozwiązał. Natomiast przyszła rocznica śmierci tej żony i jego, powiedzmy, rodzina, dzieci mówiły: tato, idziemy uczcić tą rocznicę, idziesz z nami na cmentarz. I on dzwoni do mnie i pyta się, czy on ma iść na ten cmentarz. Ja mówię: tak. I on poszedł i mówi potem, powiedział mi, że kiedy stał nad tym grobem, dopiero do niego to dotarło, że ona już nie wróci, że to jest nieodwracalne i że ten jego protest nie ma po prostu sensu. I dopiero wtedy zaczął go odpuszczać. I to było rozwiązanie jego konfliktu. Natomiast i te szumy też zaczęły go, powiedzmy, odpuszczać. Natomiast tak mamy i często protestujemy przeciwko czemuś, bo na przykład coś jest dla nas niesprawiedliwe i trudno nam się pogodzić z tym, co jest dla nas niesprawiedliwe, prawda? I dlatego musimy mieć tą wiedzę. Trzeba się zapoznawać z tą wiedzą. Ja prowadzę takie szkolenia i zapraszam wszystkich, żeby z tą wiedzą się zapoznawać szczegółowo. Mamy pierwszy stopień, drugi stopień, mamy trzeci stopień. Pierwszy stopień to jest wprowadzenie do teorii doktora Hammera, do szczegółowego zapoznania się. Potem mamy choroby organiczne, ale potem są jeszcze choroby psychiczne, bo co jest ciekawe właśnie w tej teorii doktora Hammera, że niekoniecznie muszą w nas powstawać guzy, powiedzmy, i zaniki, i że szok może się nie objawić po pojawieniu takich ognisk chorobowych, ale tylko wtedy, kiedy już mamy jedno ognisko w mózgu i ono jest nierozwiązane i pojawia się drugi szok, który usadawia się w innym miejscu, ale po przeciwnej stronie naszego mózgu, i wtedy powstaje tak zwana konstelacja schizofreniczna. I ta konstelacja schizofreniczna, żebyśmy przetrwali i żebyśmy dali sobie radę później z rozwiązaniem tego konfliktu,
to ona zatrzymuje nas na pewnym poziomie rozwoju. Dziecko może zatrzymać w rozwoju, dziecko, ale jak jest osoba dorosła na przykład i ma jedno ognisko, które jest nierozwiązane i drugie się pojawia, to ona na przykład wyłączy nas z jakiejś linii rozwojowej, czyli na przykład ze zdobywania wiedzy. Nie wchodzi nam nauka i koniec. I możemy na głowie stawać, nie jesteśmy w stanie niczego zapamiętać, nie? I ludzie się zastanawiają, o co chodzi. Ja mam takich pacjentów. Ale to świadczy tylko o tym, że ci ludzie mają dwa ogniska w mózgu, może być nawet więcej. I w związku z tym proszę zobaczyć, jakie te mechanizmy życiowe są silne, że dla życia najważniejsze jest, żebyśmy przetrwali. Możemy się nie uczyć, ale mamy przetrwać, nie? Czyli życie nas sprzyja, życie nas prowadzi i chce, żebyśmy w życiu przetrwali. I w związku z tym takie rzeczy się dzieją, natomiast moim zadaniem jest to, co ja robię na przykład w takich sytuacjach, nie? Moim zadaniem jest stabilizacja systemu nerwowego. I tu na przykład terapia czaszkowo-krzyżowa się wspaniale sprawdza, ponieważ mózg, który ma ognisko Hamera nierozwiązane, mózg inaczej drga, to znaczy ta półkula inaczej drga. I ja to znajduję właśnie pracując z terapią czaszkowo-krzyżową. Czyli w terapii czaszkowo-krzyżowej terapeuta bada rytm czaszkowo-krzyżowy, czyli rytm drgania całego systemu nerwowego, a jednocześnie całego ciała. Jeżeli mamy w obrębie mózgu coś, co powoduje, że jedna półkula nie drga właściwie, albo obie nie drgają właściwie, że trudno złapać tą synchronizację, nie można tego ustabilizować, to ja już wiem, że tam są nierozwiązane konflikty i jestem w stanie znaleźć jako terapeuta te ogniska w tym mózgu, ponieważ mam tam planszę, więc sobie odnajduję, jakie to jest, jakim to konfliktem jest związane, nie? I w związku z tym mogę nad tym dalej pracować psychoterapeutycznie, ale zawsze terapią czaszkowo-krzyżową, żeby doprowadzić do pełnej synchronizacji systemu nerwowego, czyli do pełnej liczby drgań. I dr Hammer też mówi o tej liczbie drgań, że system nerwowy drga i ma określoną liczbę drgań i ma być synchronizowany, a właśnie te wszystkie szoki biologiczne zaburzają to, a my mamy doprowadzić do tej synchronizacji. Kiedy ja doprowadzam do synchronizacji, to ja wiem, że mój pacjent wyszedł na prostą. No, ta medycyna germańska, nie powiem, żeby była bardzo prosta. Ogólne założenia są takie, że myślę, że ludzie potrafią sobie sporo sami profilaktycznie wspomóc, żeby nie wejść w te problemy, ale szczegóły są takie, że to rzeczywiście bez szkolenia się nie da. No, ale to są bardzo ciekawe szkolenia, bo sami się na tych szkoleniach uczymy znajdować to, nie? To jest bardzo ciekawe, natomiast ogniska w mózgu możemy znaleźć na zdjęciach tomografii albo rezonansu, tylko że one są bardzo subtelne. Ja na przykład na swoim rezonansie znalazłam takie ogniska, ale też każdy z nas przeżywa jakieś konflikty, prawda? Ale zdecydowanie one, radiologia nie bierze ich pod uwagę, w ogóle się do nich nie przywiązuje, natomiast jest to takie bardzo ważne, żeby znaleźć, bo wtedy wiemy, jeżeli konflikt w zależności od tego, gdzie jest umieszczony w mózgu i jest to ognisko Hamera w mózgu, to my wiemy, co ten pacjent mógł przeżyć. I ja wtedy na przykład wracam pamięcią do pamięcią pacjenta, wracam do tych czasów, w których on takie rzeczy przeżywał, nie? I okazuje się, że wtedy się to wszystko otwiera. A kiedy pracuję na przykład innymi metodami, żeby uwolnić taki konflikt, to reakcje są przeróżne. Pacjent odreaguje w sposób taki, że na przykład trzęsie się cały, albo mu jest zimno, albo powiedzmy czuje na przykład, jak ta energia w nim krąży. Są pacjenci, którzy to czują na przykład. Są pacjenci, którzy na przykład odczuwają jakieś ciepło, zimno i tak dalej. Ale też w umyśle, z rozwiązaniem tego konfliktu, w umyśle pojawia się obraz tego wspomnienia.
I to ja już wiem, że to już się, powiedzmy, już uwolniło. To jest bardzo ciekawa praca. Ja muszę powiedzieć, że ta praca dla mnie to jest taka pasjonująca, ponieważ ja te różne sytuacje ludzi życiowych, każdy z czymś innym przychodzi oczywiście, nie? Ale wnikanie takim okiem i szkiełkiem detektywa w to wnętrze pacjenta jest niezwykle pasjonujące, a jeszcze takie właśnie, jak to się uwalnia wszystko, jak to się, jak pacjent odreagowuje to, jak odzyskuje tą energię, bo człowiek nagle czuje się po prostu silniejszy, a bywa różnie. Pacjenci, na przykład mężczyźni często, którzy za życia doświadczają męskiej agresji i mają taką traumę związaną z męską agresją, to okazuje się, że potem oni się odżegnują od swojej energii męskiej, od swojej męskości tak naprawdę. I wchodzą w takie zachowania, takie ugodowe, takie nie potrafią powiedzieć nie, nie potrafią, jak są na stanowiskach na przykład kierowniczych, nie potrafią jakoś potraktować tych swoich pracowników autorytatywnie i cierpią na tym oczywiście, bo ich pracownicy nie szanują później, więc no takie historie się zdarzają, ale to wszystko jest bardzo ciekawe. No wiesz, myślę, że twoja wieloletnia praktyka pozwala ci na podawanie wielu przykładów. Myślę, że niejednokrotnie będziemy jeszcze wracać. Dzisiejszy odcinek pomału musimy kończyć, bo nasze ramy czasowe się już jakby wyczerpały, ale ja ci bardzo dziękuję za tą serię, bo parę takich ważkich elementów dotyczących właśnie tych takich bieżących spraw zostało jakby wytłumaczone, pokazane okiem tej dziedziny wiedzy. A jeśli chodzi o szczegóły, no to myślę, że czeka nas jeszcze kilka spotkań, kiedy wejdziemy głębiej i głębiej i wytłumaczymy więcej tematów związanych z medycyną germańską, bo tak jak słucham, to czuję się coraz bardziej malutki, bo tej wiedzy jest bardzo dużo. No jest, ale to chętnie mogę to powyjaśniać, nie? Ale ja myślę, że to jest taki czas nawet, żebyśmy wszyscy się uczyli i korzystali. A nawet jeżeli nie chcemy korzystać, to żebyśmy wiedzieli, do kogo mamy pójść. Tak, to jest istotne. No. Właśnie po to, żebyśmy inaczej spoglądali na problemy, które nas dotyczą, inaczej spoglądali na objawy i wiedzieli, kiedy rzeczywiście nie potrafimy sobie poradzić, gdzie się skierować, żeby te problemy zrozumieć. Tak. Bo zrozumienie i wiedza to właściwie jest podstawa wszystkiego. Kiedyś w każdej rodzinie była jakaś taka dziedarka wiedząca, która miała doświadczenie, znała problemy, znała, jak to się mówi, historię rodu, bo te rzeczy się z tego, co wiem, tak samo powtarzają. Ale to wydaje mi się, że to już jest czas na zupełnie inną rozmowę i myślę, że za jakiś czas spotkamy się znowu z tą Elą. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję wszystkim widzom. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.